Dlaczego Ubisoft nienawidzi kobiet? Nie tylko ich nienawidzi, ale i nie szanuje. Pytanie może dość kontrowersyjne, ale myślę, że jak najbardziej na miejscu. Zaraz ciut więcej o nim opowiem, ale najpierw włączmy sobie może dwa materiały promocyjne dwóch różnych kolabów. Jeden jest ze Stellar Blade, a drugi z Rainbow Sixa. Zapraszam. Na pierwszy ogień idzie Stellar Blade. Stellar Blade, połączenie, kolab z Nier Automatą. Występuje tutaj 2B. Generalnie, zarówno w jednym, jak i w drugim kolabie o 2B właśnie będzie chodzić. I mam wrażenie, że tak jak Stellar Blade zrobił to naprawdę przyzwoicie, tak Ubisoft, czy ktoś w Ubisoftie nienawidzi kobiet. I już wam tłumaczę dlaczego. Mamy także 2B. Tylko, że tutaj nie mamy damskiej wersji 2B. Tu mamy tranzystora, nie? No, nikt mi nie powie, że to nie jest facet. To jest chłop z doklejonymi cyckami. No, inaczej się nie da chyba tego określić. Rysy twarzy, postura, sposób poruszania się, budowa. Wszystko to, co on sobą reprezentuje, to jest bardziej męskie od większości mężczyzn. Tu dla porównania macie z prawej strony 2B, jak faktycznie wygląda, i z lewej strony jej ubiszrotowy odpowiednik. Tak, chciałem tylko króciutko zwrócić na to uwagę. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, także mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.